Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Dzisiaj robimy teraz dla odmiany sagę Piór Pandalfa. O i właśnie, jeszcze krótka informacja przed rozpoczęciem odcinka, bo będą teraz trzy odcinki starsze, z wcześniej nagrane. Też ze względu na to, że mnie długo nie było, to wolałem teraz świeższy odcinek jeszcze nagrać. No i dobra, lecimy z fabułą Pandalfa. Spokojnie jeszcze wrócimy do Anvriach. Mam już nagrany odcinek z tego. Po prostu dogram resztę fabuły już na starszym odcinku, a teraz jest przed sezon praktycznie. Tydzień i to jest potwierdzone tym razem. Bo tak za około, nie tydzień, tylko za 5 dni ma być nowy sezon. I to już nie będzie Corrupted sezon, który teraz jest. Wiadomo, teraz jest generacja korupcji i teraz następna ma być metropolitańska, czy jakoś tak to się nazywa. Bardziej takie futurystyczna będzie generacja. No i dobra, Pandalf, are you okay? Sir Valgar has told me how Nebotus trapped you inside one of his servants. Ale całe szczęście, on był tutaj, by ocalić tego starego maga, czyli pewnie chodzi o tego Pandalfa. Pandalf, after facing Lord Nebotus, przed spotkaniem Lorda Nebotusa, zrozumieliśmy, moja misja i to wszystko jest, żeby ciebie uratować, ponieważ ty jesteś tą osobą, która musi dać nam wszystkim czyści pure monsters together to end corruption. Well, I must admit I was reluctant to join this fight actively at first. Przeżyłem dużo żyć, wszystkie gotowe, różne rodzaje prac. I był kiedyś też legendarny, bo w sumie jeszcze takiego wersja White Pandalf, to nie wiem, czy to nie jest nawiązanie do tego. Ale później, jak stałem się starszy, byłem szczęśliwy, że mogę wrócić do Myrakt, Rope and Retire. I tutaj to wiadomo jest, że pójść na emeryturę. Kiedy nauczyłem się na temat tej korupcji, myślałem, że mogę pomóc wam i dać komfort mojemu domowi, coś w tym stylu, ale przed spotkaniem Lorda Nebotusa i jego serwantów, czyli wiadomo, wszyscy pogodnicy, czyli Feymels i tam inni z tego Souls Lair, taki bóg ogólnie jest. No, długo by to tłumaczyć, ale to jest ogólnie no taka podzielone są grupy. A tym tych złowieszczych zmarłych, że tak powiem. I wiedziałem, że komfort nie jest czymś, co będę musiał widzieć, znaczy bardziej strzec teraz. Muszę zrobić more useful, czyli on musi być bardziej pożyteczny, czyli pewnie dadzą mu te purifikacje, czyli oczyszczą go i teraz będzie tym sprawiedliwym kolejnym, będzie tym właśnie Piór Pandalfem, o jakim jest właśnie ta saga. Czy macie jakiś plan? Najważniejsze, wszystkie oczyszczone potwory muszą pracować razem, muszą pójść razem, zrobić to razem. No. Good. Ser Valgar, idź ze mną. Pozbieramy resztę. No i właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, jest teraz oczyszczony. I czuję się teraz młodszy.
No i teraz jakiś trening będzie pewnie z tym Servalgarem. Can you do me a favor? Wątpię, że on będzie walczył z nim na poważnie. Moje umiejętności są dość stare. Czy takie bardziej, no, przestarzałe, ale już raczej nie. No i tutaj już niestety już zdążyłem to wygrać tę bitwę. To po prostu był ten. Dobra, już po tym niezwykle ciężkim treningu myślę, że jeszcze Munhej użyję. To jest dość pechowa sprawa z tym Pandalfem, bo ja nie zdążyłem użyć jeszcze jego. No nie dolewałem go po prostu, bo do 140 miałem, ale niestety eventy już na XP się skończyły, już wątpię, że będą następne. Ale 137 poziom to też na spokojnie pewnie wystarczy na to miejsce. Zwycięstwo. I jak zawsze zarąbiste nagrody z tego mogą wypaść. Złoty chest. No i widzimy się w następnych, jeszcze trudniejszych, mam nadzieję, bitwach. Widzę tutaj chyba jakiś bug, bo tutaj powinno być tło. No dobra, muszę powiedzieć, nie spodziewałem się, witając was. Aha, czyli po prostu nie są zadowoleni, że się spotkali. Wiesz czy nie? Czekaliśmy na ciebie, Pandalf. I don't imagine you are here to point us out to our friends. John Cena Kaori? Nie wiem, jak to się prawidłowo czyta, ale to jest na pewno inny potwór z tej gry. To jest z tych dobrych właśnie, od Pure Pandalfa. I Sensei, Panda Ken i pozostali. Oni są naszymi więźniami. Zbuntowali się przeciwko swoim emperorze. Nie mogę ich obwiniać. All right, Valgar. Let's all be civilized. You say you were waiting for us. Care to explain why? No właśnie, dlaczego? Ponieważ mamy tego samego przeciwnika. No, czyli tego. Lord Nebotus jest napisany zresztą. Aren't you Lord Nebotus Ali? Ally? Czyli ten. Mówi do tego Vanzgona. Pamiętam, że cię widziałem tearing down the walls of our kingdom. He helped me because Emperor, so I was there to help him recover his relic in return. I daj mi zgadnąć. Jezus, to beznadziejnie ta grafika w tle wygląda, ale. No przynajmniej tak widać. Nie wiem, jaki tutaj w ogóle ten bóg się wygenerował w sumie. Jednakże myślę, że twoja obecna sytuacja bardziej taka nagrodowa, czyli coś w tym stylu, dla ciebie, żeby uwolnić tych prisonerów, czyli więźniów. Allow them to join me and we will get rid of Lord Nebotus. O, czyli taki pakt ze sobą robią. It's fair. Nie tak szybko. Odkąd, z tego momentu, gdy jesteś dostarczająco silny, by pokonać kogoś jak on? Udowodnij to. No i walczymy z nimi. Okej, nie ukrywam, że głównie teraz te dungeony robię do tłumu, do expienia. Ale ten team jest jak na razie okej, tylko wiadomo, już to chyba mówiłem wcześniej w odcinku, że brakuje tego 140 poziomu jednak. Parfit to pray dla Kateriny. All faces to the wall. Jedynie ten Yoroi nie dostał
Czy nie Yoroi? Raging. Nie dostał tego efektu. No, oni nadal niski HP dość mają. Pozbędę się tego Rekki, żeby mi tutaj jakiś bonusowych tur nie robił. No i teraz... No, najlepiej skipnę turę. I będę na razie atakować. Corrupted Warrior. No, on ma, posiada jeszcze gorszy atak w sumie, który by mógł mi całą staminę odebrać. Dzięki temu Peanut Energy trochę HP się zregenerowało. O, zwykły Portal Traveler go pokonuje, bo typ magiczny jest tutaj super efektywny na metalowy. No i nadal nie mogę uderzyć tego Jakuny, bo on ma do Charia. Wow, ale mi dużo efektów skasował. Raczej w tej turze już będzie można go rozwalić. Też myślę, że nad prowadzeniem Paniona, ale to już chyba po tej części fabularnej, której pokazuję teraz na odcinku. O, odzyskuję swoją staminę. Portal Traveler. No już nie ma Jakuny. Jakuna bye. Już go nie ma. O, 5 gemów może być, chociaż Lotum by się przydał. I znowu fabuła. Ciekawe, co powie teraz ten Vansgon. Teraz Chio Long jest. Jagwai Wangzgu nie lubi tego. Ale to moja praca chronić mój naród i... rozkaże tym, żeby to zrobić. Uwolnię prisonerów piór. Więźniów Pandalfa. Jeśli ktokolwiek ma szansę zatrzymać tego lorda, to wszyscy jego. Czy po prostu oni. O, i to są wszyscy ci dobrzy w tej generacji. Zresztą już się skończyła, jak to nagrywam Corrupted, ale coraz częściej nie usunęli tych dungeonów, więc mogę dalej to nagrywać. Jestem dumny widzieć wszystkich tutaj wolnych. To się było pewnie uwięzieni, wcześniej byli. Petra. Nie mów nic więcej. I będziemy podążać za twoim... No będą za nim podążać i... jego rozkazów się słuchać. Leci już kolejna cutscena. Tu jest... Camellia, tak zwana Dazzerina. Hej Pandalf, Lady Miao powiedziała... tobie, że chciała pogadać z nią. Indeed, I wanted to ask you about something, the old cosmic portal. Do you have any clue of what's on the other side? Ciężkie pytanie. Przed ekspansji Lotumu była cała sieć tuneli łączących te cywilizacje. Jednakże, kiedy Lotum pokryło i zablokowało ten portal, ten, inaczej jego kosmiczna struktura zmieniła swoje, no te, tamte połączenia. Pozostał Black Hole. Co by się stało, jeśli... myślimy coś do tego? Well... nie ma przemyśleń. Czarna dziura pochłania. Nie ma... mowy... nie ma mowy o tym, no. Interesujące. Dzięki, Camellia. No i to jest cała scena. Gdzie, że jakiś portal będą używać. To też trochę ciekawsze bitwy, bo już setne levele wchodzą. Więc teraz klasycznie
Daję turę Katarzynie. I stan na początek. To jakieś stamina trapy, ale one nie mają tak naprawdę zbytnio znaczenia. Bo mam regenerację staminy. A Pandas ma jeszcze nawet esencję pod to. No jest... aha. I ktoś tu widzę, że miał drugą jeszcze esencję. Nie rozumiem, po co Social Point dodał na single playerze to. Ale tak to został teraz tylko... ten Gartox. Więc jeszcze mam więcej tur, żeby sobie staminę zregenerować. I również cooldowny. Portal Traveler. On też może mieć esencję w sumie. Ale nie ma tym razem. No i Pure Implosion niech będzie. Tutaj widzę, że dość łatwe to będzie, ale nie do końca, bo wielki chomik nie dostał tego stana. Niestety. A ja użyłem teraz Mad Buffa. I pewnie jak zawsze ten Big Brain posiada również tę esencję denerwującą. No nie? Dokładnie, Uriel Essence. Więc co bym tu mógł najlepiej użyć? No dobra, że go zaatakuję. Jakimś prawem damage'a mu jeszcze zadam. Więc I said no. Makarza. To pokazanie się znowu po pokonaniu. I teraz Root Bite. Wiem, że on jest dość niebezpieczny, ten Root Chow. Bo on ma procentowe ataki. A nie pod sam damage. I dobra, znowu you are free to pray. Antycypacja. A. Nie mogę też Baby Reversion użyć niestety. Ale stan wreszcie wchodzi. Ja muszę tutaj dość kombinować, bo ja nie mam żadnych tutaj atakerów i muszę jak najwięcej damage zdawać pozostałymi. Regeneracja staminy. O, i mam specjalny atak. Lovely Caring nie używam. Teraz dość sporo tur stracą. I said no. Stomp the mouse. Trochę bez sensu, że tych skillów używam, ale... no cóż, dungeon sam się nie przejdzie. No i tutaj skipnę turę po prostu. Raczej prędzej czy później go pokonam. Chociaż niewiele brakuje dość. Pora na stan. No i zwycięstwo. Gemy, nice. Aha, tutaj aż dwóch antycyperów widzę. Bo nie patrzyłem niestety na legendę. I przez to teraz dwie tury dostali za darmo, ale... nie przebijałem się przez Olifanatika, bo ma dość sporo armora i HP. New behave. Żeby im jeszcze więcej tur zmarnować. Trochę staminy tracę. No i muszę teraz trochę poczekać. Nice, mam staminę. I protekcję przed damage'em. Teraz pewnie kolejna tura będzie, więc jeszcze skipnę. Żeby jak najmniej staminy znowu stracić. Portal Traveler. Już powinna być następna tura. Bo wątpię, że po pierwszym się skończy, no właśnie.
Więc trochę tak dłuższe są te bitwy. Jest więcej co do gry, ale też trochę niepotrzebnie się dłużą te dungeony, co niektóre. Tutaj dość spore stamina trapy. Raczej nie będą miały zbytniego znaczenia. Bo nie, esencja. Nie wiedziałem, że on może to posiadać. Skok żaby. Dostaje swoją staminę. On też może mieć esencję, więc wolę to sprawdzić. Jak się oczywiście wszystkie ataki po kolei czytałem i efekty. I nie ma Real Essence'a, co szczęście. Tu też nic więcej nie mogę zrobić. Ale tu już bym mógł, tak myślę. Przynajmniej mu usunę ten efekt blokowania stana. Może to się przyda. I się przydało. A nie do końca, bo nie trafił niestety. Nie trafiła Katarina. No to jeszcze raz użyję you are free to play. I you behave. Dostaję za tę bitwę. Niestety silver chest, no już niech będzie. I znowu najwyżej jak wyjdzie silver chest, to zmienię itemy. Wow, jeszcze dość sporo tego dungeonu zostało. Jestem wciąż w trakcie bitwy. Już udało mi się skontrolować cały team. Skontrolować wszystkich, albo ogłuszyć, albo pozbyć się w inny sposób tury. Jak na przykład używając skilla z Baby Reversion. I tutaj, no nie będzie you have to match. Może się przyda. No ale, chociaż jeszcze jedna tura będzie, to może mi się uda jakoś to zrobić. Tylko że nie będę już miał chyba więcej staminy. No ale dobra, na końcówce HP będzie ten dziobak. Dobra, bitwa. Całe szczęście została dobrze wykonana. To by było na tyle w tym odcinku. To na razie.